W naszym domu zajmuje się kontrolą oraz nadzorowaniem ran i opatrunków. Każdy mieszkaniec w skali barter poniżej 50 punktów oraz osoba leżąca ma określane ryzyko powstania odleżeń w skali Norton. Skala ta obejmuje poczucie psychiczne, zachowanie, możliwości fizyczne mieszkańca. Mieszkaniec o podwyższonym ryzyku powstania odleżyn zostaje zaopatrzony w materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy oraz inne udogodnienia. Stosujemy również fizjoterapię, czyli ćwiczenia czynne, bierne, przyłóżkowe. Obserwujemy mieszkańców w kierunku zmian skórnych. W wypadku powstania odleżyny lub rany zakładamy specjalną dokumentację, w której opisujemy rodzaj rany, kiedy powstała i jakie stosujemy obecnie leczenie, które modyfikujemy w zależności od stopnia wyleczenia rany. Zajmujemy się również zmianami alergicznymi skóry. W zależności od rodzaju rany dobieramy opatrunek specjalistyczny oraz wprowadzamy dietę wzbogaconą w cynk, białko oraz witaminę C. O powstałych ranach informujemy lekarza prowadzącego. W naszym domu wykorzystujemy najnowocześniejsze opatrunki specjalistyczne i na bieżąco monitorujemy skuteczność ich działania. W przypadku owrzodzeń po konsultacji z lekarzem prowadzącym wprowadzana jest farmakoterapia oraz wykonywane są dodatkowe badania typu doplerowskiego kończyn dolnych. Niekiedy wymagana jest również konsultacja z chirurgiem lub lekarzem dermatologiem, na które to umawiamy wizyty. Dzięki profilaktyce przeciwodleżynowej zanotowałam znaczne zmniejszenie się nowo powstałych odleżyn oraz zwiększoną wygajalność owrzodzeń.